26 marca wspominamy świętego Ludgera, biskupa. Ludger urodził się około 742 roku we Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornej w Utrechcie, założonej przez Bonifacego Winfryda, a następnie w Jorku, gdzie przebywał na polecenie świętego Grzegorza w latach 767-772. Przyjąwszy święcenia kapłańskie w roku 777 z rąk świętego Alberyka z Utrechtu, brata Anka i następcy świętego Grzegorza, podjął pracę misyjną wśród Fryzów i Sasów. Po pewnym czasie, w okresie podbojów Karola Wielkiego, z powodu powstania Sasów udał się z pielgrzymką do Rzymu, a później do Benedyktynów na Monte Cassino. Tam przebywał około 3 lat. Wezwany przez Karola Wielkiego w 787 roku podjął przerwaną pracę misyjną, stając się apostołem Fryzów, Danii i Westfalii. Zakładał liczne kościoły oraz klasztory. Niektóre z nich stały się zaczątkiem obecnych miast, np. Münster oraz Essen w zagłębiu Rury. W roku 804 został biskupem Münster. Biskup Ludger zmarł w opinii świętości w niedzielę palmową 26 marca 809 roku w założonym przez siebie kościele świętego Jana Chrzciciela w Bielerbeck w Westfalii po powrocie z wizytacji. Pochowano go w Werden, w klasztorze przez niego zbudowanym. Jest patronem miasta Helmstadt i drugim patronem diecezji Essen. W ikonografii przedstawiano świętego Ludgera w stroju biskupim z modelem kościoła. Jego atrybutem są gęsi, przed których plagą ochronił pola swoich wiernych. Módlmy się. Panie nasz Boże, wejrzyj na lud swój, który święty Ludger zrodził przez słowo prawdy i karmił sakramentem dającym życie. Ty przez jego posługę doprowadziłeś nas do wiary, przez jego modlitwy daj nam gorliwość w miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.